Jakie są najważniejsze finansowe pytania, które warto zadać samemu sobie? Które z nich pomogą nam w lepszym inwestowaniu, oszczędzaniu i zarządzaniu pieniędzmi, a które uświadomią nam, jakie są nasze najważniejsze priorytety? W dzisiejszym wideo chciałbym pokazać Wam aż 5 najważniejszych finansowych pytań, które każdy z nas powinien sobie zadać. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się, jakie są to pytania i na co warto zwrócić uwagę, kiedy je sobie zadajemy, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pierwszym niezwykle ważnym pytaniem, jakie każdy z nas powinien sobie zadać, jest pytanie, jakie są moje źródła dochodu i jak mogę je zwiększyć. To, ile zarabiamy, przekłada się na to, jak się nam żyje. Poziom naszych zarobków jest więc niezwykle istotną częścią naszego życia i im więcej zarabiamy, tym zazwyczaj lepiej się nam żyje. Warto więc zadać sobie pytanie, skąd przychodzą do mnie pieniądze. Czy jest to praca, jaką wykonuję, a może biznes, jaki prowadzę? Może jest to świadczenie, takie jak na przykład emerytura, renta czy też zasiłek. Każdy z nas jest w innej sytuacji materialnej, ale warto uświadomić sobie, w jaki sposób trafiają do nas pieniądze. Kiedy już wiemy, skąd przychodzi do nas sianko, czas zastanowić się nad drugą częścią tego pytania, jaką jest zwiększenie naszych zarobków. Można zrobić to na bardzo wiele sposobów. Możesz wziąć dodatkowe nadgodziny w swojej pracy, możesz zacząć drugi etat w innej firmie, możesz po godzinach rozkręcać swój dodatkowy biznes polegający na sprzedaży dóbr lub usług. Ile osób, tyle rozwiązań i każdy może wymyśleć kilka sposobów na zwiększenie swoich przychodów i wybrać ten, który odpowiada mu najbardziej. I uwierzcie mi, niektórzy łączą przyjemne z pożytecznym. Znam osoby, które zbierają grzyby lub poroże i zarabiają na ich sprzedaży. Znam również osoby, które kochają tworzyć rękodzieło i sprzedają je w sieci. Znam również i takie osoby, które uwielbiają chodzić po sklepach z odzieżą używaną, wyszukiwać tam perełki i odsprzedawać je z zyskiem w internecie. Naprawdę można zarabiać pieniądze na tym, co się lubi. Wystarczy tylko chwilę zastanowić się nad tym, jak Wy możecie spędzać swój wolny czas i czerpać przy okazji z tego zyski. Łączcie więc przyjemne z pożytecznym i zwiększajcie swoje przychody, ponieważ im więcej zarobicie, tym łatwiej będzie Wam w Waszym życiu. Drugim niezwykle ważnym finansowym pytaniem, jakie warto sobie zadać, jest to, jakie są moje niezbędne wydatki, a które mogę ograniczyć lub całkowicie wyeliminować. Teraz robi się ciekawie. Zarobki to jedno i są one jak woda. Wydatki są jednak jak misa, do której wlewamy tą wodę. Im misa ma więcej dziur, tym szybciej ucieknie z niej woda. Naszym więc zadaniem jest zlokalizowanie największych dziur w naszej finansowej misie. Co wcale nie będzie rzeczą łatwą. Okazuje się bowiem, że człowiek jest w pewnych kwestiach ślepcem i potrafi usprawiedliwiać swoje zachowania zgrabnie i co najgorsze logicznie. Bo czy zakup nowej sukienki nie jest inwestycją w samego siebie? Przecież trzeba dobrze się prezentować. A papierosy? No cóż, to tylko paczka na 2 dni. Cóż to jest przy dzisiejszej inflacji? Ponadto papierosy mnie uspokajają, a jak jestem spokojny, to mogę pracować efektywniej, prawda? Nowy model smartfona? No przecież tamten miał już 2 lata i mógł w każdej chwili się zepsuć, a ja nie mogę utracić moich danych z telefonu. I tak dalej, i tak dalej. Przykładów można mnożyć bez liku, dlatego ten podpunkt jest niezwykle istotny i zarazem trudny dla każdego z nas. Dlatego trzeba podzielić swoje wydatki na te, które muszę zapłacić, takie jak czynsz, rachunki, zakupy spożywcze czy raty kredytów i pożyczek, jakie mam na swoich barkach, i te, które mogę, ale nie muszę ponieść. I tutaj zaczynają się schody, ponieważ z jednej strony nie możemy stać się Ebenezerem Scrooge'em i liczyć każdy grosik, a z drugiej jednak nie możemy być dla siebie zbyt pobłażliwi, ponieważ w takim wypadku każdy wydatek można by było odpowiednio uargumentować. Dlatego też, na przykład, kiedy następnym razem postanowicie szczytnie schudnąć i w tym celu będziecie chcieli kupić sobie profesjonalne buty do biegania za 600 zł, zastanówcie się, czy zwykłe Adidasy, które leżą w waszej szafie, nie spełnią swojego zadania w równie dobry sposób. Trzecim finansowym pytaniem, jakie warto sobie zadać, jest to, co jest moim największym wyzwaniem w moim budżecie finansowym i co mogę zrobić, aby poprawić swój stan.
To pytanie jest również super ważnym dla każdego z nas. Największe wyzwanie może bowiem przybrać przeróżne formy. Może być to na przykład kupno nieruchomości albo spłata kredytu hipotecznego. Może być to również zaplanowanie przyszłości naszych dzieci lub jesieni naszego życia. Ile ludzi, tyle wyzwań i każdy musi zadać sobie pytanie, co jest jego finansowym Mount Everestem, na który musi się wspiąć. Kiedy będziemy wiedzieć, z czym mamy się zmierzyć, możemy przystąpić do budowy planu działania, który ma na celu doprowadzenie nas do momentu, w którym uda nam się zrealizować nasz największy cel. Bez uświadomienia sobie, o co walczymy, nie ma planu, a bez planu, no cóż, najczęściej nie ma realizacji. Czwartym finansowym pytaniem, jakie warto sobie zadać, jest to, ile powinienem odkładać miesięcznie na oszczędności. To również niezwykle istotna kwestia, która przez wiele osób traktowana jest trochę po macoszemu. No bo po co oszczędzać, kiedy mamy szalejącą inflację, a wartość siły nabywczej pieniądza z miesiąca na miesiąc spada? I owszem, jest to racja, która nie podlega dyskusji. Nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy posiadać jakichkolwiek oszczędności. Bo co w przypadku, kiedy przytrafi nam się na przykład wypadek losowy lub zostaniemy zwolnieni z pracy? Czy jesteś przygotowany na taką ewentualność? Czy posiadasz zasoby, które pomogą ci wyjść z trudnej sytuacji, w której możesz, ale nie musisz się znaleźć? Przygotowany, zawsze ubezpieczony i uważam, że każdy z nas powinien zakładać, że coś w życiu może pójść nie do końca po jego myśli. Dlatego warto budować swoje oszczędności. Nie muszą być to od razu miliony. Wystarczy ekwiwalent 3 do 6 twoich wypłat, które pozwolą ci zorganizować się po nieprzewidzianym wydarzeniu, jakie może spotkać przecież każdego z nas. Wystarczy więc odkładać 10% tego, co zarobimy, aby szybko zbudować zaplecze, które kiedyś może stać się prawdziwym błogosławieństwem w gorszym dla nas czasie. Oczywiście poduszka finansowa to nie jedyny aspekt oszczędzania. Każdy z nas jest inny i ma inne potrzeby i marzenia. Kiedy jednak jakieś posiadamy, łatwo jest zmaterializować je do zer, jakie powinniśmy posiadać na koncie w określonym przedziale czasu. A to prowadzi nas bardzo szybko do miejsca, z którego możemy startować z naszym planem oszczędnościowym. I dla przykładu, jeżeli chcesz odkładać na przykład na samochód, który kosztuje 50 tysięcy złotych i chcesz go nabyć za 3 lata, to łatwo jest policzyć, że miesięcznie musisz odkładać około 1400 zł, aby osiągnąć swój cel. To samo dotyczy edukacji dzieci, zakupu nieruchomości czy budowy prywatnej emerytury. Poziom naszych oszczędności musi być więc stricte powiązany z tym, co chcemy osiągnąć. Dzięki tej prostej, ale zarazem skutecznej taktyce możemy łatwo określić poziom naszej miesięcznej składki na oszczędzanie. Piątym pytaniem, na jakie powinien odpowiedzieć sobie każdy, kto na poważnie bierze swoje finanse, jest to, co mogę zrobić, aby poprawić swoją kondycję finansową w przyszłości. Tu i teraz rządzi się swoimi prawami. Przyszłość jest jednak w naszych rękach i to my sami jesteśmy kowalami swojego losu. Dlatego też musimy zdać sobie sprawę, że tylko od nas zależy, jak w przyszłości będzie wyglądało nasze życie. Spłata zadłużenia czy budowa finansowej poduszki to jedno. Z drugiej jednak strony mamy naszą zdolność do zarabiania pieniędzy, którą należy zawsze rozwijać. Im młodsi jesteśmy, tym więcej opcji mamy do wyboru. Wraz z upływem lat tych możliwości jest mniej, ale nie oznacza to wcale, że nie warto budować swojej świetlanej przyszłości po 30 czy też 40. Wręcz przeciwnie, każdy z nas ma wręcz obowiązek do ciągłego rozwoju na każdej płaszczyźnie naszego życia, również tej finansowej. Warto więc ciągle poszerzać swoje umiejętności poprzez czytanie książek, czasopism czy przeglądanie internetu w celu zdobywania wiedzy. Warto również obracać się w kręgach osób, które interesują się tym, czym my sami lub znajdują się już w miejscu, w którym my chcemy być. Kontakt z takimi właśnie osobami sprawia, że możemy się bardzo wiele nauczyć i poczuć energię tych osób, które nam imponują. Warto poświęcać swój czas na tego typu właśnie działania, na eksperymentowanie, na poszukiwanie i na rozwój na różnych płaszczyznach, nawet kiedy wydaje się nam to bezowocne. Uwierzcie mi na słowo, nie żałuję ani jednej złotówki i minuty, którą poświęciłem na własny rozwój, ponieważ była to najlepsza inwestycja, jaką mogłem zrealizować. Dlatego zachęcam Was gorąco do tego typu działań,
Dzięki temu na pewno uda Wam się zajść znacznie dalej niż osobom, które stoją w miejscu i czekają na cud. Szóstym bonusowym finansowym pytaniem, na jakie warto sobie odpowiedzieć, jest to, jakie są moje największe lęki związane z pieniędzmi i jak mogę je pokonać. Strach jest nieodłącznym towarzyszem naszego życia. Traktowanie go jako śmiertelnego wroga i staranie się omijać go za wszelką cenę jest grą w defensywie. A jak mawiał generał Patton, wojen nie wygrywa się obronną taktyką. Jeżeli więc chcesz wygrać swoją finansową wojnę ze strachem, powinieneś dowiedzieć się, czego najbardziej się obawiasz, a następnie zastanowić się, czy potrafisz przygotować się na to, co może pójść nie tak. Najczęściej ludzie obawiają się utraty pracy. Można zaradzić temu poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji, jak również rozwój innych źródeł dochodu. I o tym opowiadałem Wam we wcześniejszych momentach tego wideo. Ponadto wiele osób ma obawy przed inwestowaniem czy też zaciąganiem zobowiązań. Tutaj oczywiście można zmniejszyć ten strach poprzez edukację, jak również budowę odpowiedniej strategii inwestowania czy też spłacania swoich zobowiązań. Co ciekawe, spora ilość osób martwi się również o swoją emeryturę i nie wie, czy poradzi sobie na jesień swojego życia. Ten strach można również pokonać lub też zmniejszyć poprzez zgromadzenie odpowiedniej ilości pieniędzy w trakcie naszej aktywności zawodowej. Jak więc widzicie, każdy strach może zostać zmniejszony poprzez określone działanie. Ważnym jest jednak, aby w ogóle zdać sobie sprawę, czego się tak naprawdę obawiamy i co jest naszym koszmarem, który spędza nam sen z powiek. Wtedy i tylko wtedy będziemy mogli zacząć przeciwdziałać temu, co podsyła nam nasz mózg, który bądź co bądź, jak nikt inny, umie storpedować nasze plany i marzenia. Istnieje wiele znakomitych pytań finansowych, które warto zadać sobie samemu podczas swojej finansowej wędrówki. Stawianie sobie pytań poszerza naszą świadomość i sprawia, że zaczynamy całkowicie odmiennie postrzegać nasz świat. Mam nadzieję, że dzisiejsze wideo skłoniło Was do refleksji i dało Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego materiału wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.